Dzisiaj ćwiczenia zaprojektowane wyłącznie na dolną strefę naszego ciała. Widziałam Wasze komentarze, było bardzo dużo komentarzy dotyczących ćwiczeń na nogi, ćwiczeń na pośladki. Także dzisiaj skupimy się na tych partiach naszego ciała. Do dzisiejszych ćwiczeń będzie nam potrzebny, jeżeli ktoś ma sztanga, mogą być jakiekolwiek hantle, mogą być cokolwiek macie, butelki z wodą, butelki z mlekiem, cokolwiek, co doda nam dodatkowego obciążenia. Dzisiejsze ćwiczenia będziemy przeplatać sobie skakanką co jeden set, czyli zrobimy sobie jeden set ćwiczeń. Tych ćwiczeń jest, moi drodzy, 9. Później będziemy skakać i później znów wrócimy do pierwszego ćwiczenia. Dzisiaj ćwiczenia wykonujemy przez 40 sekund, także będziemy skupiać się na napięciu w mięśniach. To jest bardzo ważne do tego, aby mięśnie pracowały w taki sposób, aby wysmuklić nasze mięśnie, jednocześnie, żeby pozbyć się celulitu, żeby pozbyć się niechcianych tutaj złogów, które zalegają. Prosiliście mnie również o ćwiczenia na wewnętrzną stronę ud. Będziemy wykonywać również takie ćwiczenie dzisiaj. Także mam nadzieję, że jesteście gotowe i mam nadzieję, że zmierzymy ten dzień 15. Jak słyszycie, moje przeziębienie nadal nie mija, ale nie ma wymówek. Jedziemy, robimy dzień 15, a na końcu przybijamy piąteczkę. Uwaga! Moi drodzy, ustawiam timer. Tak jak powiedziałam, dzisiaj ćwiczenia wykonujemy przez 40 sekund. Także wyzwanie, ale jednocześnie będziemy mieli troszeczkę przerwy, 20 sekund przerwy między tymi ćwiczeniami, tak? Uwaga, zaczynamy za 20 sekund. Przygotujcie się. Oczywiście mam nadzieję, że jesteście rozgrzani. Zawsze musimy zacząć od rozgrzewki. Pierwsze ćwiczenie to będzie wykrok. Będzie nam do tego potrzebny, to jest wykrok na bok. Będzie nam do tego potrzebny ciężarek. I co my robimy? Uwaga, kochani. Robimy wykrok jednej nogi. Robimy wykrok i sięgamy. Uwaga, plecy proste. Dodatkowe obciążenie w tym ćwiczeniu zwiększa jego intensywność. Pamiętajcie, aby kolana nie wychodziły poza linię palców. Angażujcie brzuch przy tym ćwiczeniu. To ćwiczenie, moi drodzy, głównie zaprojektowane jest na mięśnie naszego pośladka, na tą część pomiędzy nogą, pomiędzy udami a pośladkiem. Taka zapomniana strefa. Uwaga, druga strona. Będziemy robić teraz na prawą stronę. Mamy jeszcze 6 sekund przerwy. Trzymajcie obciążenie w przeciwnej ręce. I uwaga, wykrok i sięgamy i wracamy. Patrzymy przed siebie, plecy proste, brzuch zaangażowany w to ćwiczenie. Schodzimy nisko. Wykonujcie to ćwiczenie dokładnie. Przykładajcie się. Pozbędziemy się tego celulitu. Raz na zawsze pozbędziemy się tej niechcianej, uporczywej paskudy. Uwaga! Odkładamy nasz ciężarek i nasze kolejne ćwiczenie, pewnie bardzo dobrze Wam znane, unoszenie bioder. Słuchajcie, kochani, tego ćwiczenia jest mnóstwo wariacji. Można oczywiście zrobić zwykłe unoszenie bioder. Kładziemy się na macie, odcinek kręgosłup, wszystko prosto, unosimy biodra i opuszczamy, ale nie odkładamy ich na podłogę, tak? Kiedy jesteśmy na górze, robimy wydech i spinamy pośladki. W drugim secie pokażę Wam inną wariację tego ćwiczenia. Uwaga! Jesteśmy w połowie. Unosimy bioderka, spinamy mocno. Spinamy pośladki, w końcu
i na paluszki. Schodzimy na dół i do góry. Jeszcze trochę, jeszcze kilka powtórzeń. Odkładamy na śnieżarek. I znów wracamy na matę. Kładziemy się. I w tym ćwiczeniu unosimy biodra i będziemy sobie maszerować. W ten sposób, ok? Raz lewa noga, raz prawa. Jak widzicie, ja używam dodatkowego obciążenia na kostki. Oczywiście to zwiększa intensywność ćwiczeń. Maszerujemy. Powoli. Dokładnie. Biodra wysoko. Nie opuszczamy bioder. Jeszcze kilka sekund. Wstajemy z maty. I nasze kolejne ćwiczenie. Będzie nam oczywiście potrzebna mata do tego. Uwaga. Klękamy sobie na macie. Ręce pod barkami. Plecy proste, brzuch napięty. Unosimy prawą nogę. I delikatny ruch. Starajmy się trzymać kąt prosty. Stopa odwinięta do sufitu. Wyobraźcie sobie, jakbyście miały sufit na swojej stopie. Musicie go po prostu unosić. W ten sposób. To ćwiczenie również można wykonywać z obciążeniem. Jeżeli ktoś ma dostęp do siłowni, polecam maszynę Smitha. Fantastyczna sprawa. Delikatny, pulsacyjny ruch. Najpierw prawa noga pracuje. Odkładamy. 20 sekund przerwy i zrobimy sobie drugą nogę. Mam nadzieję, że powoli zaczynacie czuć, co się dzieje. Nasz organizm zaczyna reagować. Uwaga, 3 sekundy, wracamy. Dłonie pod barkami. Unosimy nogę. I delikatny ruch. Plecy proste, nie wyginamy kręgosłupa. Delikatny, pulsacyjny ruch. Ćwiczeń w parterze jest bardzo dużo. W drugiej serii zrobimy sobie troszeczkę inne ćwiczenie. Uwaga. Zaczynamy czuć, co się dzieje. Wstajemy z maty. Do następnego ćwiczenia będzie nam albo potrzebne ciężarki, albo sztanga. Będziemy sobie robić tak zwany martwy ciąg, tak? Czyli chwytamy sztangę, nogi na szerokość bioder, schodzimy nisko, wstajemy, wypychamy biodra. Nisko, plecy proste, łopatki ściągnięte, klatka piersiowa otwarta, patrzymy przed siebie. Schodzimy nisko i wracamy. Wyobraźcie sobie, że wasza miednica musi chodzić ruchem poziomym, tak? Czyli wypychamy pupę do tyłu i wracamy. Im większe obciążenie, tym oczywiście lepiej. Pracujemy na nasze tylno, na naszą tylną stronę ud, na mięśnie dwugłowe. Uwaga! Następne ćwiczenie. Możecie do tego użyć obciążenia. Możecie użyć krzesła dla równowagi. Będziemy robić to samo, tylko na jedną nogę. Uwaga! Kto nie musi, nie używa krzesła. Dokładnie. Ta sama zasada. Schodzimy nisko. A w fazie końcowej ruchu wypychamy.
nic złego w tym, jeżeli sobie pomagacie, przytrzymując się ściany, przytrzymując się krzesełka. Uwaga, druga noga. Za 3 sekundy. I jedziemy. Jest troszkę trudniej. Chcemy mieć piękne, szczupłe, zgrabne nogi. Musimy się o to postarać. Jesteśmy w połowie. Odkładamy na ciężarek. I bierzemy sobie steczek, krzesełko, cokolwiek macie. Im wyżej, tym lepiej. Czego my będziemy potrzebowali? Potrzebujemy dodatkowego obciążenia i wchodzimy sobie. Wchodzimy i unosimy naszą nogę. Schodzimy. Lewa noga. Pracuje tylko lewa noga, tak? Unosimy, spinamy pośladek, noga wysoko, plecy proste, brzuch napięty. Patrzymy przed siebie. Im wyżej będziemy wchodzić, moje krzesełko jest troszeczkę piękne. Im wyżej wchodzimy, tym bardziej angażujemy nasze mięśnie ud i mięśnie pośladków. Ja tylko i wyłącznie ze względu na to, że nie mam nic wyższego, nie mam żadnego pudełka, nie będę używać krzesełka, żeby się po prostu nie uszkodzić. Ale im wyżej wchodzimy, im ta noga ma większy kąt, tym lepiej. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. I oczywiście zachęcam do bezpiecznych ćwiczeń. Moje krzesełko jest troszeczkę niestabilne. Uwaga, druga noga. To są wasze komentarze. Czytałam je, było bardzo dużo
komentarze na temat nóg, na temat pośladków, na temat tylnej partii nóg, czyli mięśni dwugłowych, wewnętrznej partii ud. To wszystko, co dzisiaj robimy, da radę. Uwaga! Zostało nam jeszcze 10 sekund. I wracamy do pierwszego ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to wykroki w bok. Uwaga! Wykrok nogi w bok i ciężarek po kostki. Pamiętamy, plecy proste, patrzymy przed siebie, schodzimy nisko, im niżej zejdziemy, tym oczywiście więcej pracy wkładamy, więcej wysiłku. Dodatkowe obciążenie w tym ćwiczeniu zwiększa jego intensywność. Pamiętajcie, aby kolana nie wychodziły poza linię palców. Angażujcie brzuch przy tym ćwiczeniu. To ćwiczenie, moi drodzy, głównie zaprojektowane jest na mięśnie naszego pośladka. Jedziemy, druga strona. Schodzimy nisko, sięgamy naszym ciężarkiem do samej kostki. Wypracujmy sobie te pośladki. Wypracujmy sobie te nogi. Nigdy więcej kareo na plaży. Nigdy więcej ukrywania się. Bądźmy dumne. Bikini. Uwaga, lato się zbliża. Jeszcze kilka sekund. Ostatnie powtórzenie. Odkładamy na ciężarek i unosimy biodra. Tak jak powiedziałam, pokażę Wam kilka wariacji tego ćwiczenia. Możecie wziąć sobie coś pod nas, pod stopy. Możecie wziąć sobie dodatkowe obciążenie. Kładziemy sobie ciężar na biodrach i robimy ten sam ruch. Pięty opieramy na kostkach, opieramy na książce, na czymkolwiek. Uwaga! Do góry, spinamy pośladki. Oczywiście ja używam tylko ciężaru demonstracyjnego. Ten ciężarek, który mam w tej chwili na biodrach, to jest tylko i wyłącznie dla pokazania. Powinniśmy używać naprawdę ciężaru. Uwaga, następne ćwiczenie. Przysiady, szerokie przysiady sumo z obciążeniem. Ja używam kerwa. Szeroko nogi, schodzimy nisko i na paluszki. Nisko i na paluszki. Jesteście tam? Jeszcze kilka powtórzeń. Być może nie wydaje się Wam dzisiaj to ciężkie, ale jutro zdecydowanie poczujecie. Tak jak zresztą przy każdym naszym treningu. Uwaga, odkładamy kartę, czy cokolwiek mamy. I wracamy na matę. I znów będziemy sobie maszerować. Możemy użyć klocków. Opieramy między na klockach i maszerujemy. Raz.
20 sekund przerwy i zrobimy sobie drugą nogę. Jesteście tam? Czujecie? Zaczyna palić? Mam nadzieję, że tak. 8 sekund do końca. Wracamy do pozycji. Kto chce, może oprzeć się na łokciach. Uwaga, unosimy nogę i na skos. Jeszcze kilka sekund. Odkładamy nogę. I kolejne ćwiczenie. Ja będę używała sztangi. Trzymamy sobie sztangę w taki sposób, jaki nam wygodnie. Można trzymać blisko, można trzymać szeroko, można trzymać na szerokość ramion. Schodzimy nisko i wypychamy biodra. Plecy proste, łopatki razem, klatka piersiowa otwarta i schodzimy nisko i wypychamy do przodu. Kto nie ma sztangi, może używać zgrzewki wody, może używać torby z książkami, torby z piaskiem, cokolwiek. Wasza kreatywność, wasze pomysły. Uwaga! Znów potrzebujemy krzesełka, obciążenie. Ja tym razem wezmę sobie kettel, żeby było troszeczkę ciężej. I robimy to samo na jednej nodze, czyli unosimy nogę, pochylamy się ciało w linii prostej. Pracujemy na razie na naszą prawą nóżkę i za chwilę zmienimy na lewą. Ta sama zasada, łopatki ściągnięte, plecy proste, klatka piersiowa otwarta, brzuch napięty, spinamy pośladki. Jutro poczujecie. Gwarantuję. Uwaga, druga strona. 15 sekund. To nasze przedostatnie ćwiczenie. I jedziemy. Nie spieszymy się, wykonujemy to ćwiczenie dokładnie. Chodzimy i unosimy nogę. Spinamy pośladki. Mocno spinamy. Im wyższy stepper, tym lepiej dla nas. Ja niestety nie mam do dyspozycji wyższego, dlatego używam takiego małego. Ale Wy... Kajmer się umylił. Ale Wy możecie użyć wyższego. Jeżeli macie naprawdę stabilne krzesełko, zdecydowanie polecam. Uwaga!
Jeszcze 8 sekund. I druga noga. Ostatnie ćwiczenie. I wchodzimy. Jesteście tam? Jesteśmy w połowie drogi. Ostatnie kilka powtórzeń. Odkładamy ciężar. I skaczemy. 40 sekund. Uwaga. 3 sekundy. 2. I jedziemy. Uwaga kochani, wracamy do pierwszego ćwiczenia, dwie kroki w bok. Zaczynamy. Szeroki wykrok, kolana nie wychodzą poza palce, plecy proste. To nasz ostatni set, dajemy z siebie wszystko. Schodzimy nisko, sięgamy ciężarem do naszej kostki. Oczywiście również pracujemy nad mięśniami brzucha, mięśni korpusu. I nasze nóżki. Nasza zapomniana strefa. Uwaga, 20 sekund przerwy, zmieniamy stronę i prawa noga. Uwaga, jesteście tam? Nie wiem, jak wam, ale mi się podoba. Naprawdę czuję, co się dzieje, a jutro poczuję jeszcze bardziej. Zaczynamy. Jesteśmy w połowie. Jeszcze drugie tyle. Naprawdę świetny sposób na rozpoczęcie dnia. Świetny poranek. Potem już wszystko będzie super. Nowy tydzień, nowe możliwości. Wszyscy mamy te same szanse. Nie zmarnujmy ich. Uwaga. Kilo. Co również
Wychodzimy do góry i na palce. Nisko i do góry. Raz, dwa. Raz, dwa. Jeszcze kilka powtórzeń. Uwaga! Pozostajemy na macie. I to zależy od Was. Możecie sobie robić tylko taki delikatny ruch pulsacyjny. Albo noga prosta, albo na skos. Cokolwiek wybierzecie, pamiętajcie, że kręgosłup pozostaje prosty. Staramy się pracować tylko nogą. Angażujemy pośladki. Atakujemy z trzech różnych kątów. Nie ma szans. Nasza kółka, nasz celulit. Nie ma szans. Trzecia seria. Zaczynamy czuć. Zaczyna palić. Mam nadzieję, że przy Was też. Uwaga. 10 sekund. I jedziemy druga nóżka. Symetrycznie. Jeszcze kilka powtórzeń. Odkładamy nogę. Kolejne ćwiczenie, szwagra. Bardzo fajne ćwiczenie. Również na nasze mięśnie dwugłowe. To ćwiczenie dzień dobry. Polega to na tym, że trzymamy sobie obciążenie tu i pochylamy się tylko i wyłącznie do przodu, wypychając biodra. To tak jak Japończycy by mówili dzień dobry. Możecie spróbować. Plecy proste, łopatki ściągnięte, brzuch napięty, klatka piersiowa otwarta. Schodzimy do dołu, tak żeby począć. Czujemy nasze tyły, czujemy nasze mięśnie dwugłowe ud. Czujemy jak ciągnie. Uwaga, krzesełko. I znów, ja użyję kettla, bo jest troszeczkę cięższy. I robimy to samo na jedną nóżkę. Uwaga. Dokładnie, powoli. Przytrzymujcie krzesełka albo ściany.
Nie odkładamy naszej nogi. Noga cały czas jest w powietrzu. I druga strona. Poczujmy te prace mięśni. Poczujmy te nogi. Jeśli nie dzisiaj, to jutro na pewno poczujecie. A jutro jest cardio. Super. Proszę nie przeklinać. Uwaga. Ostatnie powtórzenia. Można wrócić i unieść nogę. Tył i unosimy nogę. Nie ma wymówek. Kto nie ma stepera, też może zrobić to ćwiczenie. Tali. Druga strona. Uwaga. Trzy sekundy. I jedziemy. Ostatnie powtórzenia. Nie poddajemy się. Uwaga. Odkładamy ciężar. I skakanka. Oczywiście. Maj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, że w zależności od Waszego stopnia zaawansowania możecie modyfikować ćwiczenia. W zależności od Waszych umiejętności, od siły Waszych mięśni, możecie dobierać adekwatny ciężar. Wychodźcie ze swojej strefy komfortu. Dzisiejszy trening był treningiem wysmuklającym, był treningiem tonującym. Trzymaliśmy cały czas napięcie w dolnych partiach
naszego ciała. I nawet jeżeli wydawało Wam się, że dzisiaj jest lekko, to mam nadzieję, że jutro poczujecie i zrozumiecie, o co mi chodzi. High five za dzień 15 i do zobaczenia.